Nasz czas. Akcjo katolicka, nie lękaj się. Należysz do Kościoła i jesteś w sercu samego Boga. Boże, Boże, muszę Cię na nowo odnaleźć. Pomóż mi wyrwać z siebie wszystkie narosłe żale. Oczyść mnie piołunnym strumieniem. Weź w Twoich ramion uciszenie. Daj siłę żyć dalej. Kościele mój, nie chcę Ci ciążyć gwałtownością słów, mędrkowaniem próżnym, plotkarstwem wzgardliwym lub spojrzeniem krzywym pod adresem Twoich kulejących sług. Tyś jest mi matką, a matkę szanuję. Kościele mój, nie chcę Ci ciążyć brudnym rachunkiem swych przegranych spraw. Tyś jest mi gniazdem. Jakże gniazdo kalać własne, swoje rodzinne, gdzie skrzydła mi rosły, bym pokonał dal. Kościele mój, nie chcę Ci ciążyć sercem poszarpanym, ciężkim rejestrem zbyt wygodnych wad. Tyś jest mi stołem. Do stołu zasiadam, chleba pożywam i znów ze mnie chwat. Tyś jest mi studnią, gdy Twej wody czerpię i piję wielkim haustem spragniony od lat. Czuję, że mogę, że sił znów przybywa, że trzeba i warto jeszcze raz. W niebo wstąpienie to święto idących wytrwale, tworzących, szukających sensu. Nie wolno nam zastygnąć na górze odejścia, jakby słupy soli, jak martwe kamienie. W niebo wkraczać, to znaczy przeorywać ziemię, siać, spulchniać, nawozić i owoc kosztować, nawet jeśli cierpki. Iść ku niebu, to znaczy zawierzyć nadziei. Zdobyć niebo, to znaczy wstąpić w dom miłości. W drugą niedzielę maja, w niedzielę w niebo wstąpienia Pańskiego, spotykacie się Państwo również z naszym czasem, audycją Akcji Katolickiej Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Przy mikrofonach w gościnnym studiu Anioła Beskidów są już obecni ksiądz Jarosław Fiołek,
Jadwiga Bujak, pisarek. Sylwia Strządała. Krzysztof Luber. Oraz Eugeniusz Jachym. Szczęść Boże! Tematy, którymi chcemy radiosłuchaczy dzisiaj zainteresować, są następujące. W cyklu Formacja ksiądz Jarosław będzie mówił dzisiaj o... nawróceniu do Eucharystii. Pani Jadwiga Bujak-Pisarek. Maj mówi poezją. Bardzo interesujące. Sylwia Strządała. A ja zaproszę na odrobinę relaksu przy muzyce, również majowo. Krzysiu Luber. Ja rozmawiałem z panią Bożeną Tobiasz na temat organizacji ostatniego konkursu przeglądu pieśni patriotycznej, jaki organizuje Akcja Katolicka już od 23 lat. A ja będę się dzielił z państwem refleksją poetycką również, jak również zaproszę do wysłuchania informacji z przygotowań do procesu beatyfikacyjnego księdza prałata Jana Marszałka. Pomaga nam realizować dzisiejsze wydanie Krzysztof Ogiegło z Anioła Beskidów. Bądźcie zatem dzisiejszej niedzieli również z nami. Bądźcie z naszym czasem. Formacja. W cyklu Formacja przy mikrofonie ksiądz Jarosław i jego refleksja zatytułowana Nawrócenie do Eucharystii. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, dzisiaj niedziela Wniebowstąpienia Pańskiego. Pewnie gdzieś tam wiele razy pojawiła się taka myśl, że chcielibyśmy wraz z Chrystusem unosić się do nieba, znaleźć się tam, gdzie On już jest i że w tej wspaniałej scenie chciałoby się uczestniczyć. Póki co zostajemy na ziemi i to nasze życie jest ciągłą wędrówką do naszej góry w niebo wstąpienia, do tego momentu, kiedy dusza nasza, kiedy się ciało uniosą się na spotkanie z Panem Bogiem. Trwamy w miesiącu maju. Niektórzy mówią, że to najpiękniejszy z miesięcy roku. Nie tylko przez przyrodę, która się w tym roku wyjątkowo szybko rozwija i cieszy nasze oczy tym, co dzieje się na zewnątrz, ale przede wszystkim dlatego, że jest to miesiąc, w którym w szczególny sposób oddajemy cześć Matce Bożej. Od 1 maja śpiewamy litanię loretańską, by ją uczcić. Gdzieś tam słysząc pieśń Chwalcie Łąki Umajone, pojawiają się może jakieś wspomnienia z dzieciństwa, kiedy uczestniczyliśmy w tych nabożeństwach majowych inaczej, może gdzieś przy jakimś krzyżu czy kapliczce w polach, w lesie. I te wspomnienia gdzieś tam odżywają, też tęsknota za tym dzieciństwem, za tym czasem, który już nie wróci, który jest za nami. Dzisiaj 12 dzień maja, jutro 13 dzień, w którym wspominamy pierwsze objawienia Matki Bożej w Fatimie w 1917 roku. Tych 6 spotkań Maryi z Hiacyntą, Franciszkiem, Łucją, których wzywała do nawrócenia, do pokuty, do tego, by modlić się, dostrzegać swoją grzeszność, to, że ciągle oddalamy się od Pana Boga i że ciągle mamy za co Pana Boga przepraszać, że ciągle mamy za co pokutować. I moi drodzy, to wezwanie Maryi do pokuty, do nawrócenia w tym miesiącu ma nas doprowadzić do wspaniałego spotkania naszego z Chrystusem Eucharystycznym. W tym miesiącu przeżywać będziemy również uroczystość Bożego Ciała. Ta uroczystość, która jest takim uzewnętrznieniem naszej wiary, pokazaniem tego, że Chrystus jest moim Bogiem, że ja chcę się Nim dzielić z innymi, że ja chcę pokazać, że jest obecny w moim życiu, że nie zostawiam Go dla siebie, ale chcę Chrystusa
dać drugiemu człowiekowi, zwłaszcza temu, który gdzieś tam stojąc w oknie za firanką będzie przyglądał się tym procesjom, które będą przechodziły ulicami miast i naszych wiosek, po to, byśmy pokazali naszą wiarę. Może i zmobilizowali do jakiejś refleksji, jakiejś poprawy życia, jakiegoś nawrócenia w stronę Eucharystii. Tych, których wiara się chwieje, którzy być może tę wiarę mają słabą, albo tych, którzy potrzebują takiego umocnienia, czekają na taki moment umocnienia swojej wiary i ta procesja eucharystyczna ma być właśnie takim momentem umocnienia ich wiary. Spotykamy się z Maryją, która troszczy się o nas, którą czcimy jako Matkę Boga, którą czcimy jako w niebo wziętą, niepokalanie poczętą, ale również którą czcimy dlatego, że ona ciągle troszczy się o człowieka, że tak jak w Kanie Galilejskiej, objawiając się w Fatimie, w Lourdes, w La Salette, u naszym polskim Getrwałdzie, czy nawet w Szczyrku, pokazuje, że ciągle gdzieś jesteśmy ważni w jej matczynym sercu, że te jej objawienia mają człowieka prowadzić do tego, by idąc w kierunku Pana Boga, idąc w kierunku Chrystusa, nawracając się i poprawiając swoje życie, dostrzegał, że mam najcenniejszy dar w moim życiu, jakim jest Eucharystia i że ja, kierując swoje kroki ku Bogu, ku zbawieniu, tak naprawdę powinienem zbliżać się do tego, by za Eucharystią tęsknić, Eucharystię często przyjmować, na Eucharystii często być, bo nie ma dla człowieka ważniejszego spotkania niż to, w którym Chrystus staje się ciałem, staje się krwią swoją i daje siebie po to, byśmy nie ustali w tej naszej drodze. Niech więc te nasze spotkania z Maryją w czasie nabożeństw majowych i pewnie wielu uczestniczyć będzie w nabożeństwach fatimskich i ta nasza obecność w czasie Bożego Ciała w procesji eucharystycznej będzie dla nas umocnieniem, dla nas chwilą refleksji, czy jeszcze coś jest, co przeszkadza mi w relacji z Panem Bogiem, ale też niech będzie pokazaniem, jak bardzo wierzę, że Jezus jest obok mnie, że kroczy, że ja daję świadectwo tej obecności Jezusa w moim życiu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Maryja, Boga rodzica.
Krzysztof Luber rozmawiał z panią Bożeną Tobiasz, nadzorującą 23. przegląd pieśni patriotycznej organizowany przez Akcję Katolicką Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Oto ta rozmowa. Drodzy Państwo, 20 kwietnia w Miejskim Domu Kultury w Hałcnowie odbyło się podsumowanie 23. już przeglądu pieśni patriotycznej imieniem Małgorzaty Papiórek. Dzisiaj w majowy poranek umówiłem się z panią Bożeną Tobiasz, która po raz kolejny wzięła na siebie odpowiedzialność przeprowadzenia całego przeglądu, jak i jego podsumowania. Witam cię, Bożenko, bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Powiedz nam, który to już raz przewodniczysz zespołowi odpowiedzialnemu za przewodzenie, za przeprowadzenie naszego przeglądu pieśni patriotycznej? Do zespołu, który przygotowuje przeglądy pieśni patriotycznej, trafiłam w 2016 roku i przez ostatnich 7 lat jestem odpowiedzialna za organizowanie przeglądu. Oczywiście nie sama, z zespołem. No właśnie, nie sposób wymienić wszystkie osoby, które są zaangażowane w to tak istotne przedsięwzięcie, ale gdybyś wymieniła tych swoich najbliższych współpracowników. Tak, więc powiem, że Zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej powołuje grupę osób odpowiedzialną za przygotowanie przeglądu pieśni patriotycznej i są to m.in. pani Irena Olma, pani Małgosia Szwed, pani Jolanta Pająk, Marek Gielter i pan Krzysztof Wodniak. A gdybyś nam powiedziała coś o szczegółach całego przedsięwzięcia, kto może przystąpić, kto może wziąć udział w przeglądzie, czy są jakieś grupy wiekowe, czy jakieś ograniczenia? Powiem tak, w przeglądzie właściwie może wziąć każdy i w historii przeglądów pieśni patriotycznej, które organizujemy, były już również osoby dorosłe, chociaż w regulaminie przeglądu pieśni patriotycznej mamy grupy wiekowe od przedszkolaków do szkół średnich i innych placówek. Przedszkolaki, wiadomo jaka to jest grupa, jednak ona jest podzielona na jakby kategorie. Chodzi tutaj o grupy i zespoły powyżej 6 osób i soliści, duety i zespoły do 6 osób. Podobny podział jest w każdej grupie wiekowej, a takie grupy wiekowe to jest grupa od pierwszej do trzeciej klasy, później od 4 do 6, od 7 do 8, następnie kolejną grupą wiekową są szkoły średnie i inne placówki. Inne placówki to są zazwyczaj domy kultury, do których dzieci przychodzą, mają różne zajęcia, między innymi właśnie zajęcia śpiewu i często, właściwie każdego roku z takich innych placówek, z domów kultury mamy, najczęściej to są to zespoły, które biorą udział w przeglądzie pieśni patriotycznej. Czyli praktycznie każdy, kto chce, tak by można było powiedzieć, może w tym konkursie wziąć udział? Tak. I to nie dotyczy tylko osób związanych z Akcją Katolicką? Zupełnie nie. Zupełnie nie. Najczęściej są to szkoły, które przygotowują, no powiem tak, dzieci najzdolniejsze muzycznie do różnego rodzaju konkursów, ale przede wszystkim też do przeglądu pieśni patriotycznej. Ale tak jak mówię, zdarzały się osoby dorosłe, które chciały wystąpić i oczywiście mogły tutaj również wystąpić. Bożenka, gdybyś chciała powiedzieć naszym słuchaczom, jaki cel przyświeca organizacji tych przeglądów? Przecież to już 23 lata. Dlaczego Akcja Katolicka naszej diecezji przykłada taką wagę do tego przeglądu i organizuje go przez tyle lat i myślę, że będzie kontynuować, ale o tym za chwilę. Głównym celem przeglądu jest popularyzacja wśród dzieci, młodzieży pieśni patriotycznej, historycznej i współczesnej, bo pieśń patriotyczna w tej chwili to, co jest w repertuarze uczestników przeglądu pieśni patriotycznej, to są też również współczesne utwory, które mówią o tej historii pierwszej czy drugiej wojny światowej, ale mówią też
o współczesności. Czasami są to utwory, które opiewają piękność naszej ojczyzny, naszego kraju. Szczególnie właśnie w repertuarze dzieci najmłodszych, czyli przedszkolaków. Często mamy takie utwory, bo dla nich patriotyzm najłatwiej jest rozumieć właśnie poprzez nauczenie ich miłości do tej naszej ojczyzny, do piękna tej ojczyzny, do krajobrazu, przyrody. I no to jest takim podstawowym celem wśród tych najmłodszych. Natomiast jeszcze poprzez przegląd pieśni patriotycznej dzieci, młodzież uczy się historii. Historii tej, która była, bo przecież wszystkie te pieśni, które powstawały, często powstawały właśnie w trakcie boju. One zachęcały żołnierzy do walki. Często żołnierze szli właśnie z pieśnią na ustach do boju. Dodawały tego ducha. Tak, tak, tak. W słowach tych pieśni jest wyrażony często ból po stracie tych najbliższych, poległych. Tęsknota za wolnością, za rodzinnym domem, za ukochaną, która gdzieś tam została w ojczyźnie. I to wszystko powoduje, uważam, w sercach tych młodych ludzi, że jakby tą nie tylko pamięć, ale tą miłość do tego, co było. Zachęcenie też do jakby poznawania tej historii swoich przodków. Często właśnie rodzi się podczas uczenia się słów tych pięknych pieśni patriotycznych. No, wspaniałe rzeczy zaraz nam powiedziałaś. Ale gdybyśmy przeszli do już tego konkursu, który mamy poza sobą, do tego przeglądu, który mamy poza sobą, gdybyś zechciała nam powiedzieć, ilu w tym roku mieliśmy uczestników? Więc powiem tak, po pandemii mamy tak w granicach 900 uczestników. W tym roku dokładnie mieliśmy 902 uczestników w etapie diecezjalnym, więc uważam, że to jest bardzo dużo. Ja może takie zrobię krótkie porównanie. Jedynie w 2019 roku, kiedy to etapy parafialne były jeszcze przeprowadzane w stulecie odzyskania niepodległości przez naszą ojczyznę, wtedy mieliśmy wyjątkową dużą liczbę, bo 1350 uczestników. Natomiast myślę, że te 902 uczestników, etap tutaj zaznaczam diecezjalny, to jest bardzo dużo. Około 1500 brało udział w etapach parafialnych. Wiemy, że z etapu parafialnego do etapu diecezjalnego przechodzą tylko laureaci pierwszego miejsca. Więc jesteśmy bardzo zadowoleni. Cały czas właściwie w tej chwili, w tym roku wziął udział uczestnicy z 56 placówek, a więc ta liczba jest taka, jak można powiedzieć, stała. Bardzo dużo bierze udział osób z Żywiecczyzny, ze Śląska Cieszyńskiego i tutaj bardzo się cieszymy. Tam widać jest bardzo, jak mocno, bo to musimy tutaj dziękować wszystkim nauczycielom, wychowawcom, dyrektorom szkół, którzy dbają też o to, żeby dzieci, młodzież, jak również nauczyciele, przygotowywali się do tego przeglądu i brali w nich udział. A jak oceniasz, albo inaczej, w tym konkursie, w tym przeglądzie patriotycznym tego roku, kto wygrał, kto został wyróżniony, albo inaczej zadam to pytanie, kto powinien czuć się wyróżniony w tym przeglądzie i nie tylko w tym roku, ale generalnie w tym, co organizujemy? Powiem tak, że każdy, który przejdzie etap diecezjalny i tutaj już zostaje laureatem, każdy jest wyróżniony. Natomiast uważam tak, że podjęcie się
wystąpienia. Często jest to no, wystąpienie na scenie, często dzieci występują po raz pierwszy. Ta ich odwaga, determinacja, chęć zaśpiewania, pokazania się, to już jest dużym wyróżnieniem. Natomiast właśnie ci, którzy przeszli etap diecezjalny, uważam także, są naprawdę laureatami. I w większości tak jest, także ta odwaga ich powoduje to, że powinni się czuć laureatami, wyróżnionymi. Tak. Dobrze, Bożynko, ale zapytam Cię jeszcze o sprawę techniczną, bo teraz powiedziałaś wspaniałą rzecz i myślę, że nasi słuchacze powinni to usłyszeć, że każdy, kto bierze udział w tym konkursie, każdy, kto podjął trud przygotowania i również od strony wychowawców, rodziców, ale i te dzieci, które przygotowywały się, muszą czuć wagę i no, to, że pokazują i uczą się bezboleśnie, pokazują swój patriotyzm i uczą się tej historii, o czym powiedziałaś. Ale nie zapytałem jeszcze o taką sprawę, kto ocenia te dzieci, w jaki sposób one są ocenione, nie tylko dzieci, bo przecież powiedziałeś, że występują w tym przeglądzie osoby od wieku przedszkolnego do wieku już dojrzałego. Kto ocenia tych ludzi, w jaki sposób, w jakie kryterium jest przyjęte? Mamy kryterium, które jest zastosowane już w regulaminie i według regulaminu wszyscy występujący w przeglądzie pieśni patriotycznej są oceniani. W etapach parafialnych najczęściej parafialne oddziały Akcji Katolickiej powołują jury. Oczywiście jest taki wymóg, że w składzie jury przynajmniej jeden z członków musi być muzykiem. Podobnie jest w etapie diecezjalnym. Zazwyczaj jest to trzyosobowy zespół jury, również powoływany i zatwierdzany przez Zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej. I tutaj w tym przypadku powiem tak, że to są nauczyciele wykształceni po wyższych studiach muzycznych, czyli profesjonaliści, którzy nie tylko oceniają nasz przegląd pieśni patriotycznej, ale często biorą udział w pracach jury na różnych szczeblach i oceniają różnego rodzaju konkursy muzyczne, często w Warszawie, z tego co mi mówiono, w Krakowie. I powiem tak, że rzeczywiście profesjonaliści wyłapują każdy drobiazg, który jest niewłaściwie wykonany. Oprócz tych oceniania tych walorów muzycznych jest również oceniany ogólnie poruszanie się na scenie, wygląd zewnętrzny uczestnika. No to są też takie dosyć ważne. Czyli jak gdyby uczą te osoby, które na scenie występują, w jaki sposób powinno się prezentować te utwory. Tak, tak. Bożenko, jesteś nie tylko przewodniczącą tego zespołu, który przygotowuje przegląd, ale jesteś członkiem zarządu Akcji Katolickiej Naszej Diecezji. Czy Akcja Katolicka Naszej Diecezji zamierza kontynuować to wspaniałe dzieło, jakim jest przegląd pieśni patriotycznej? A jeżeli tak, to czy ty również będziesz przewodniczyć 24 już przeglądowi pieśni patriotycznej naszej diecezji? Nie wyobrażam sobie, żebyśmy zaniechali tego dla mnie wielkiego dzieła. Uczenie dzieci od najmłodszych lat patriotyzmu dla mnie jest rzeczą najważniejszą. Czy ja się podejmę tego trudu? Tak, oczywiście. Powiem tak, że dla mnie ja bardzo to przeżywam i jest wielką dumą, że jeśli małe dzieci tak pięknie śpiewają o ojczyźnie, ale też powiem, że często z tymi uczestnikami rozmawiam. Oni nie tylko śpiewają to, czego się nauczyli, oni rozumieją słowa. I to jest naprawdę też widać, oni to przeżywają. Więc w
Powiem tak jeszcze, no, nie może być przyszłości bez przeszłości. A więc to jest ta historia wyśpiewana, która uczy miłości do własnej ojczyzny. Czyli można tak skrótowo powiedzieć, że historia uczy nas również przyszłości. Tak, oczywiście, że tak. A Bożynko, gdybyś mogła w dwóch, trzech słowach zachęcić potencjalnych uczestników tego kolejnego przeglądu pieśni, co byś do nich powiedziała? Jakie słowa byś skierowała? A mamy teraz okazję na antenie Anioła Beskidów to zrobić. Szanowni nauczyciele, drogie dzieci i młodzież, naprawdę warto uczyć się pieśni patriotycznych, warto śpiewać, tak jak mówił Oskar Kolberg, naród, który przestaje śpiewać, przestaje istnieć. I naprawdę uważam, że to są bardzo mądre słowa i zachęcam. Zachęcam do śpiewania pieśni patriotycznej. Jest to ogromny prestiż i myślę, że warto podkreślać to, że żyjemy w niepodległym kraju, w wolnym kraju, jednocześnie pamiętając o naszych bohaterach. Bożynko, kiedy mieliśmy wyłączony mikrofon, jeszcze mówiłaś mi o zaangażowaniu i o tym, jak ważnym jest nie tylko to uczestnictwo dzieci, młodzieży, ale przede wszystkim nauczycieli, wychowawców. I im się należą ogromne podziękowania. Tam w Domu Kultury w Chałcnowie wyraziłaś te podziękowania, ale gdybyś jeszcze raz tutaj, bo chciałaś szczególnie podziękować tym wszystkim, którzy przygotowali w tym roku młodzież, dzieci do tego konkursu, to teraz też jest ten dobry moment, żeby te słowa podziękowania, a powinni oni je usłyszeć, z Twoich ust bardzo proszę do nich skierować. Tak, bardzo serdecznie dziękuję nauczycielom, wychowawcom, dyrektorom szkół za przygotowanie uczestników do przeglądu pieśni patriotycznej imieniem Małgorzaty Papiórek, za ich trud, za ich pracę, za podjęcie się w ogóle tego dodatkowego jakby działania, za przekazanie wysokiego poziomu artystycznego, za niezwykłą taką wrażliwość i odwagę sceniczną, bo to wszystko właśnie, tego wszystkiego uczą nauczyciele. I za to bardzo, bardzo dziękuję i jednocześnie zachęcam. Zachęcam, żeby nawet nauczyciele, którzy czasami z dwie, trzy placówki w danej miejscowości, żeby zachęcali jedni drugich do wzięcia udziału. To jest naprawdę cudowna inicjatywa i warto w tym konkursie uczestniczyć. Dziękuję za rozmowę, za nasze spotkanie, za przybliżenie naszym słuchaczom tak ważnej, a w obecnej rzeczywistości szczególnie ważnej inicjatywy, jaką jest wychowanie kolejnych pokoleń Polaków w duchu miłowania ojczyzny i dobrze pojętego patriotyzmu poprzez organizowanie tego właśnie przeglądu. Bożenko, bardzo dziękuję za tą rozmowę i chcę Państwu tylko przypomnieć, że mieliśmy ogromną przyjemność porozmawiania z wieloletnią organizatorką przeglądu pieśni patriotycznej imieniem Małgorzaty Papiórek diecezji bielsko-żywieckiej, panią Bożeną Tobiasz. Bożenko, serdeczne dzięki. Dziękuję również. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Serdecznie zapraszam Państwa do kącika poezji. Swoje wiersze recytować będzie dzisiaj pani Jadwiga Bujak-Pisarek. Jesteśmy jak jedno. Przenikam niczym powietrze do tego świata. Utożsamiam się z wami ptaki od wczesnego poranka do powiewu nocy. I z wami kwiaty tworzone naturą o przeróżnych spojrzeniach, tajemniczym zapachu.
Utożsamiam się z drzewem, co w sadzie obumarłe gałązki poranione mrozem prostuje, by dorównać innym. Ja, człowiek z prochu powstały. Matuś moja, gdzieś w zakamarkach mojej duszy maleńki ognik pochodzenia. Tli się światełkiem coraz większym, rozjaśnia miejsca ukochane. Kościół, chrzcielnica i gdzie uczyłaś się pacierza, pozostał tu pod małych stópek, a dzisiaj tak realnie woła. Bo przecież to, co z mlekiem matki na całe życie pamiętanie, miejsca, wspomnienia i twoje słowa niczym posag. I niech tak będzie, tego chcę, chodzić drogami i podziwiać, uśmiechać się do twoich miejsc, dziękować Bogu w Wadowicach. Cyklu W drodze do beatyfikacji Sługi Bożego księdza Jana Marszałka kilka informacji ze sprawozdania z miesięcznicy z 16 kwietnia przygotowanych przez postulatora księdza Stanisława Mieszczaka. Kolejna nasza miesięcznica odbywała się w atmosferze radości wielkanocnej. Był to bowiem wtorek trzeciego tygodnia wielkanocnego. W Ewangelii Chrystus wskazał nam na wymowny znak, jakim jest chleb na życie wieczne, czyli On sam. Jak bardzo ta Ewangelia przywoływała nam katechezy i homilie Sługi Bożego księdza Jana Marszałka. Szczególnie z okazji uroczystości Bożego Ciała, czy też w ramach przygotowania dzieci do pierwszej komunii świętej. Natomiast ksiądz kanonik Andrzej Lorantz, proboszcz ze Szczyrku i nasz rodak, przywołał nam postać Chrystusa, dobrego pasterza. Wskazał w tym świetle także na postać świętego Stanisława, biskupa i męczennika, oraz świętego Jana Pawła II Wielkiego, którzy ten ideał realizowali w swojej pasterskiej posłudze. Oczywiście nie można było pominąć tutaj także pasterza według Bożego serca, jakim był nasz sługa Boży ksiądz Jan Marszałek. Ten piękny obraz dobrego pasterza i jego wiernych naśladowców można jeszcze uzupełnić o postać świętego Andrzeja Boboli, który tak bardzo wpisał się także w wydarzenia związane z naszym księdzem Janem. Wystarczy chociażby wspomnieć jego dzień odejścia do domu ojca oraz datę oficjalnego rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego. Obraz dobrego pasterza ksiądz Jan kazał także umieścić na grobowcu kapłanów na naszym cmentarzu. W pracach procesu trwają przesłuchania świadków. Niektórzy z was już przeszli przez to doświadczenie wymagające wysiłku, ale wszyscy cieszą się z wypełnienia czegoś ważnego. Nie wahajcie się zatem odpowiedzieć pozytywnie, gdy zostaniecie poproszeni do złożenia takiego świadectwa. Historycy
kontynuują nadal poszukiwania w przepastnych archiwach IPN-u i innych. Trzeba wykonać tę pracę solidnie, by nie pozostawić miejsca na jakieś domysły odnośnie życia i posługi księdza Jana. Złośliwych plotek nie brakowało nigdy, ale trzeba je weryfikować i dementować. Gdyby i do was docierały takie niesprawdzone informacje, przekażcie je mnie lub bezpośrednio do Trybunału w Kurii, byśmy mogli je sprawdzić. Jak dotąd cieszymy się, że sługa Boży ksiądz Jan Marszałek pozostawił taki wspaniały ślad w życiu naszej parafii i Kościoła Świętego. Następna nasza miesięcznica przypadnie w 35. rocznicę przejścia księdza Jana do domu Ojca. Dla chrześcijan taka rocznica jest zawsze ważna z punktu widzenia wiary. Tu dostrzegamy jeszcze ścisły związek z postacią świętego Andrzeja Boboli, jednego z patronów polskich, szczególnie gdy pojawiają się trudne czasy. Również zachęcam do składania do skrzynki z intencjami zarówno próśb, jak i podziękowań za otrzymane łaski od Boga za wstawiennictwem sługi Bożego. On żyje w naszej parafii jako ktoś, kto nas prezentuje przed tronem Baranka w niebie. Trwajmy zatem razem w modlitwie w tej ważnej sprawie. Informacje. Informacje, komunikaty z życia akcji katolickiej przedstawi Sylwia Strządała. Parafialny oddział akcji katolickiej przy parafii świętej Małgorzaty w Bielsku Białej Kamienicy serdecznie zaprasza wszystkich członków i sympatyków akcji katolickiej na spotkanie w ramach Szkoły Świętości, Święto Matki Kościoła w poniedziałek 20 maja, początek 17.15. W sobotę 25 maja odbędzie się sesja naukowa Europa Ojczyzn, poświęcona tematowi Unii Europejskiej. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 10 w sali konferencyjnej Hotelu Szyndzielnia w Bielsku Białej, dawniej Hotel Dębowiec. W dniach 14 i 15 czerwca odbędzie się 28. Ogólnopolska Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę. W programie m.in. wyborcze zebranie Rady Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej. Już dzisiaj informujemy, że w sobotę 22 czerwca odbędzie się 24. rajd Akcji Katolickiej. W tym roku spotykamy się o godzinie 10 w Górkach Wielkich. Jak co roku w wakacje organizujemy spotkanie integracyjne Akcji Katolickiej w Jeleśni. Spotkanie odbędzie się w sobotę 27 lipca. Rozpoczniemy o godzinie 11 mszą świętą, a po niej tradycyjne spotkanie przy ognisku. Już dzisiaj zachęcamy do udziału, a chętnych prosimy o zgłaszanie się w biurze diak. W piątek 13 września odbędzie się nabożeństwo fatimskie w Rychwałdzie. Rozpoczęcie o godzinie 18. Serdecznie zapraszamy.
Schodziłem, matko, wierchowe szlaki i ścieżki cichych dolin. I już poznałem ciężar plecaku i wiem, jak stopa boli. Lecz mi pozostaw na dnie mej duszy to ciche gór wołanie i niech me serce żałość nie skruszy, gdy przyjdzie pożegnanie. Jak spojrzeć na ciebie przez pryzmat tego świata, który daleki jest od ciszy Nazaretu, od świętego oddania, od twego ufnego tak, od twej pełni łask, od wiary w obietnicę, od zawierzenia słowu. Jak spojrzeć w twą świętość bez najmniejszej skazy, jak przyjąć dziś ciebie, nie umysłem, bo zbuntowany, nie sercem, bo znieczulone, nie uczuciem, bo skażone, nie wolą, bo za słaba, nie duszą, bo zbyt trwożna, chyba tylko prostotą wiary dziecka, jak matkę. W miesiącu maju pamiętajmy także o naszych ziemskich mamach. 26 maja przypada Dzień Matki. Mama, jej pełne tajemniczości człowieczeństwo, jej umiejętność wyczuwania małych, zwyczajnych spraw, jej delikatność w obchodzeniu się z rzeczami kruchymi, jej zdolność rozumienia innych oraz jej macierzyński duch czynią wspólne życie świętym i pełnym miłości ogniskiem domowym dla wszystkich. To wszystko, co przygotowaliśmy w majowym wydaniu naszego czasu. Z gościnnego studia Anioła Beskidów żegnają się z Państwem ksiądz Jarosław Fijołek, Jadwiga Bujak-Pisarek, Sylwia Strządała, Krzysztof Luber oraz Eugeniusz Jachym. Pragnę gorąco podziękować Sylwii Strządała za oprawę muzyczną, Krzysztofowi Ogiego z Anioła Beskidów za pomoc przy realizacji audycji, a Państwu dziękujemy za uwagę i wspólnie spędzony czas. Niech światło Ducha Świętego rozświetla mroki dnia codziennego, abyśmy odważnie dawali świadectwo naszej wiary w życiu osobistym i społecznym. Do usłyszenia w drugą niedzielę czerwca. Niepokalana Maryjo Dziewico, Matko Kościoła, w dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy powstawał Kościół Twego Syna, trwałaś na modlitwie z Jego uczniami. Orędowniczko nasza, uboga, my, członkowie Akcji Katolickiej, z wiarą pełną ufności uciekamy się do Ciebie. Wejrzyj, prosimy, na Twoje dzieci, które poświęciły się służbie Kościołowi i w łączności ze swoim biskupem i proboszczami chcą wypełniać apostolską misję ludu Bożego. Oblubienico Ducha Świętego, pełna łaski, spraw,
aby każdy z nas był otwarty na działanie i dary Ducha Świętego, rozpoznał bogactwo i różnorodność Jego charyzmatów i w łączności z braćmi oraz siostrami w wierze pomnażał je w służbie Kościołowi i Ojczyźnie. Wspomożycielko wiernych, która chronisz od złego wierne dzieci Kościoła, wspieraj nasze starania o odnowienie akcji katolickiej. Spraw, aby wiele Polek i Polaków przyjęło zaproszenie do większego poświęcenia się w budowaniu wspólnego dobra przez posługę stowarzyszeniu, którego wielkim orędownikiem był Twój niezłomny czciciel, święty Jan Paweł II. Panno wierna i pełna łaski, powierzamy się dzisiaj z ufnością Twej matczynej opiece i z pokorą prosimy, uproś, ubłagaj, przyczyniaj się za nami. Amen.